Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Łukasznycz, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzisiaj z lekką chrypką i zatkanym nosem, ale mam nadzieję, że to nie utrudni nam zgłębienia tak ważnego tematu, jakim jest praca, oczywiście w ujęciu świętego Jana Pawła II. Ten temat rozpoczęliśmy tydzień temu, zastanawiając się nad wartością ludzkiej pracy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób praca wpływa na rozwój człowieka, ale także społeczeństwa, w którym żyje. To wypływa już z samej definicji pracy, którą podał święty Jan Paweł II. Wróćmy i usłyszmy ją jeszcze raz na początku tej audycji. Z pracy swojej, pisze we wstępie do encykliki Laborem Exercem święty Jan Paweł II, człowiek ma pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty. Praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia bez względu na jej charakter i okoliczności. To znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany przez swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo. Więc widzimy, że papież bardzo szeroko podchodzi tutaj do definicji pracy, najszerszej, jak to jest możliwe, gdzie podkreśla, że są to działania, którym spełnia się jako człowiek, bez względu na charakter i okoliczności. I to spełnienie się jako człowiek trzeba rozumieć, że angażuje tutaj jego rozumność, a także wolność. I w ten sposób odróżnia papież pracę od zwykłego wysiłku, który jest pozbawiony tych dwóch elementów. To właśnie na elemencie rozumności i wolności zasadza się twórczość. Praca to działanie, to tworzenie czegoś nowego. Tydzień temu mówiliśmy sobie także, że wartość ludzkiej pracy wypływa przede wszystkim z tego, że upodobnia nas ona do Boga. To Bóg objawia się jako ten, który tworzy przez 6 dni świat i 7 odpoczywa i do takiej postawy też jesteśmy wezwani w naszym życiu. Do przetwarzania świata, który otrzymaliśmy od Boga. To drugi motyw, także ten nakaz płynący z Księgi Rodzaju jest także wyrazem godności człowieka, że to jest zadanie i powołanie, które objawił mu Bóg. Wartość ludzkiej pracy objawia także Jezus Chrystus, który przez większość swojego życia pracuje fizycznie w warsztacie swojego Ojca. Wielokrotnie także odwołuje się w swoim nauczaniu do obrazów i porównań z środowiska pracy. Motyw pracy jest także obecny w nauczaniu pierwotnego Kościoła. Widzimy to chociażby w listach pasterskich. A zatem widzimy, że motyw pracy jest stale obecny w nauczaniu Kościoła, w Piśmie Świętym. To bowiem sposób realizacji celu, jakim jest uwielbienie Boga. Celem życia człowieka jest uwielbienie Boga. I to realizuje poprzez modlitwę, kult, ale także poprzez swoje życie, poprzez pracę, która jest służbą. Dzisiaj chcemy zastanowić się, w jaki sposób praca rozwija człowieka. Bo rzeczywiście papież we wspomnianej już encyklice pisze: praca jest dobrem człowieka, jest dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. O co tutaj chodzi? Praca, która jest trudem, która jest wyzwaniem dla człowieka, jest dla niego dobrem, ponieważ przez to człowiek staje się lepszy, lepszą wersją siebie. To doprecyzowywał święty Jan Paweł II na Jasnej Górze w 79 roku. Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej odpowiedzialny, aby mógł spełniać swoje ludzkie powołanie na tej ziemi, zarówno sam, nie jako powtarzalna osoba, ale także we wspólnocie z drugimi, a nade wszystko w tej podstawowej wspólnocie, jaką jest rodzina. To jest ciekawe, że rzeczywiście młodzi ludzie, którzy chociażby wchodzą, którym mam szansę towarzyszyć, mówią o tym, że teraz mam być, albo już jestem ojcem rodziny i muszę troszczyć się o jej utrzymanie. Więc czują tą odpowiedzialność, dlatego do tej pory musiał myśleć tylko o sobie, ale kiedy żeni się, widzi, że musi zapewnić ten byt swojej małżonce, w przyszłości stworzyć przestrzeń dla rozwoju dziecka. Oczywiście małżonka tutaj także pracuje, ale
Widać tą odpowiedzialność mężczyzny, który ma przede wszystkim troszczyć się o utrzymanie i bezpieczeństwo dla domu. Po drugie, też takie bardzo proste doświadczenie. Widzimy chociażby postawę dziecka, które otrzymuje zabawkę, niszczy ją i bezwiednie gdzieś odrzuca ją w kąt, licząc, że niedługo otrzyma kolejną. Natomiast jeżeli ktoś zapracowane pieniądze kupuje konkretną rzecz, to po pierwsze bardziej ją szanuje, po drugie bardziej boli ją zniszczenie albo kradzież, albo uszkodzenie tej rzeczy, bo wie, że za tym stoi ciężka praca, że nie przyszło to łatwo w życiu. I to już jest kształtowanie odpowiedzialności, wrażliwości, ale przede wszystkim tej dojrzałości. Więc widzimy, że praca, obowiązek jest potrzebna człowiekowi, aby mógł lepiej się rozwijać. I rzeczywiście praca jest cnotą, pracowitość jest pożądaną cnotą zarówno przez pracodawcę, ale także w takich relacjach współpracy, kiedy szukamy ludzi do realizacji jakichś zadań, szukamy tych, którzy będą sumiennie wykonywali pracę, którzy będą odpowiedzialnie podchodzili do swoich obowiązków, którzy też będą gotowi poświęcić się dla wykonywanego zadania. Tym, co jest motorem pracy, na co też zwraca uwagę święty Jan Paweł II, jest nie tylko przekształcanie przyrody, ale przede wszystkim dostosowanie jej do swoich potrzeb. Patrzmy, że motywem pracy jest to, że człowiek odkrywa w sobie potrzebę, którą trzeba zaspokoić. Na przykład jest to zdobywanie jedzenia, uprawa jakiejś rośliny. Jeżeli patrzymy na historię rozwoju rolnictwa, widzimy, że od prostych narzędzi dzisiaj po mechanizację. Co jest tutaj motorem rozwoju? Oczywiście pragnienie zaspokojenia potrzeby, ale także zmysł do tego, aby efekt osiągnąć w łatwiejszy sposób i na większą skalę. Więc tutaj jest jakby ten motyw wewnętrzny potrzeby, ale także ta inspiracja do tego, aby przekraczać, aby zostawić także po sobie świat lepszym, bardziej rozwiniętym, nieustannie przekraczać sytuację, w której człowiek się znalazł, starać się rozwijać, iść do przodu. I to jest ten motyw tej twórczości, inspiracji, która jest wpisane w życie człowieka. Więc to jakby istotnym elementem pracy jest postawa twórczości. I co więcej, człowiek w ten sposób nie tylko rozwija siebie jako człowieka, ale także wpływa na rozwój społeczeństwa. O tym będziemy szerzej mówili już po przerwie, ale to niech też będzie taką zapowiedzią, że człowiek także tymi swoimi wytworami dzieli się z kolejnymi pokoleniami i my także budujemy na doświadczeniu poprzednich pokoleń. Znowu popatrzmy chociażby na rozwój techniki. Dzisiaj większość funkcji telefonu mamy już w zegarku, który potrafimy rozmawiać, smsować, wysyłać zdjęcia, a jeszcze wcześniej i obliczać skomplikowane zadania. Natomiast jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz komputer nie mieścił się w jednym pomieszczeniu. Ale właśnie bazujemy na doświadczeniach konkretnych pokoleń, ale także na tej postawie twórczości, którą jest rozwijanie wciąż nowych obszarów zaangażowania. Chcemy zastanowić się, co jest ważniejsze, to co produkujemy, czy ten kto produkuje. Wsłuchajmy się w nauczanie świętego Jana Pawła II. W takim ujęciu zanika jakby sama postawa starożytnego rozwarstwienia ludzi wedle rodzaju pracy przez nich wykonywanej. Nie oznacza to, że praca ludzka z punktu widzenia przedmiotowego nie może i nie powinna być w ogóle wartościowana i kwalifikowana. Znaczy to, że pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek, jej podmiot. Wiąże się z tym od razu bardzo ważny wniosek natury etycznej. O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. We wniosku tym dochodzimy prawidłowo do głosu pierwszeństwo podmiotowego znaczenia pracy przed przedmiotowym. W tym sposobie rozumienia zakładając, że różne prace spełniane przez ludzi mogą mieć większą lub mniejszą wartość przedmiotową,
Trzeba określić, że każda z nich mierzy się nade wszystko miarą godności samego podmiotu pracy, czyli osoby, człowieka, który ją spełnia. Z kolei bez względu na pracę, jaką każdy człowiek spełnia i przyjmuje, że stanowi ona czasem bardzo absorbujący cel jego działania, cel ten nie posiada znaczenia ostatecznego sam dla siebie. Ostatecznie bowiem celem pracy, jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka, choćby była to praca najbardziej służebna, monotonna, w skali potocznego wartościowania wręcz upośledzająca, pozostaje sam człowiek. Może to skomplikowany i dłuższy fragment, ale spróbujmy to rozłożyć na czynniki pierwsze. Każda praca, jakakolwiek i przez kogokolwiek wykonywana, ma swoją wartość, ponieważ za każdą pracą kryje się człowiek, który jest twórcą. Czy to będzie zatem praca ręczna, czy intelektualna, czy na roli, czy w przemyśle, czy w sektorze usług, czy to rzemieślnika, robotnika, technika, menadżera, artysty, wychowawcy, czy matki pozostającej w domu, jest równie cenna i ważna, zarówno dla tego, kto wykonuje, jak i dla całego społeczeństwa. Jest taką, dlatego ponieważ każda praca jest związana z człowiekiem i każda praca może być tworzeniem. Przez jej wykonywanie można realizować się i doskonalić swoje człowieczeństwo. Więc zobaczmy, że to ważna prawda, aby docenić każdy rodzaj pracy. Oczywiście papież zaraz też będzie mówił, że różnie możemy wartościować przedmiotowo pracę, że praca będzie różniła się odpowiedzialnością chociażby między lekarzem a tą osobą, która na przykład zamiata liście, ale to nie oznacza, że jakaś praca jest gorsza albo lepsza pod względem tego, że zawsze wykonuje ją człowiek. Każdą pracę powinniśmy szanować z uwagi na to, że wykonuje ją człowiek. Myślę, że w sposób szczególny, może nawet bardziej czasami te fizyczne prace, trzeba też z wielkim szacunkiem do nich podchodzić, bo często wielu tych, którzy odnieśli sukcesy w swoim życiu, w takiej sferze intelektualnej, twórców wielkich, osiągnęło to dzięki bardzo częstej fizycznej pracy i wielkiemu trudu swoich rodziców, którzy odmawiali sobie wiele według zasady, by mojemu dziecku było lżej. I myślę, że to też jest ważna lekcja, byśmy też czasami patrzyli, dzięki czyjej pracy, a przede wszystkim jakiej pracy jesteśmy w tym, a nie innym momencie. Papież w swoim nauczeniu przestrzega także przed wartościowaniem pracy według jej charakteru wytworów, według także pewnych kosztów, także wymiaru materialnego, która przynosi, w jaki sposób też spieniężane są te usługi, które wykonujemy. Bo jeżeli będziemy patrzyli tylko przez ten pryzmat na pracę, to będziemy z pogardą patrzyli chociażby na ludzi, którzy wykonują pracę mniej dochodowe. Natomiast chociażby ich praca będzie ważniejsza pod względem społecznym. Myślę, że tutaj trzeba popatrzeć chociażby na pracę nauczycieli. To bardzo mi się podobały słowa Jakuba Błaszczykowskiego, który mówi, że ja gram tylko w piłkę. Nie powinienem zarabiać więcej niż policjant, lekarz czy nauczyciel. Natomiast wiemy, jak chociażby, jak wielkie i ogromne są nakłady finansowe na piłkarzy, na sportowców w ogóle. Tutaj czasami może być taka dysproporcja, taki dyskomfort nawet dla wielu ludzi, którzy w ten sposób wartościują swoje życie. Mówię, że zarabiam tak mało, więc kim tak naprawdę jestem? Zapominając chociażby, jak ważna jest ich praca. Dzisiaj to widzimy chociażby na przykładzie macierzyństwa, że powinna liczyć się kariera, bo to dzisiaj jest status społeczny, wakacje, samochód, miejsce, gdzie mieszkam, to, gdzie jadę na wakacje. To wyznacza wartość człowieka. A matka, która spędza czas z piątką dzieci w domu, nie ma takiej możliwości wyjazdu. I teraz spójrzmy, że po wytworach pracy, która gdzie tu właśnie jest piątka dzieci, która ma przede wszystkim potrzeby, a tutaj kiedy widzimy wysokie zarobki jakiejś branży, no możemy myśleć o tym, że no to jest lepsze, ale właśnie papież mówi nie, wracamy do tego, kto jest u podstawy i też w jaki sposób ta praca wpływa na kształt człowieczeństwa. Więc widzimy, że tutaj papież mocno zwraca uwagę na
to w jaki sposób wartościujemy pracę w naszym życiu, że możemy się skupiać tylko na jej wytworach, ale kluczowym zawsze jest człowiek, bo chociażby kto, że będziemy skupiali się na jej wytworach, to łatwo też będzie kolejne niebezpieczeństwo przekupić człowieka, aby robił rzeczy złe i niemoralne tylko dla większego zysku, jeżeli to będzie jedyny wymiar pracy. To jest ciekawe też, papież zwraca uwagę na to, że człowiek pozostaje podmiotem pracy nawet wtedy, gdy czynności wykonują maszyny. Tutaj kolejny fragment już omawianej encykliki. Jeżeli zdawać się może, iż w produkcji przemysłowej pracuje maszyna, a człowiek ją tylko obsługuje, umożliwiając i podtrzymując na różne sposoby jej funkcjonowanie, to równocześnie rozwój przemysłu stworzył właściwą podstawę do postawienia w nowy sposób problemu pracy ludzkiej. Zarówno pierwsza industrializacja, która wywołała tak zwaną kwestię robotniczą, jak i kolejne przemiany przemysłowe ukazują w sposób wymowny, że w każdej epoce praca, coraz bardziej zmechanizowana, ma zawsze ten sam podmiot pracy. Jest nim człowiek. Więc zobaczmy, że nawet jeżeli maszyna wykonuje zadanie, to człowiek musiał ją zaprojektować. To człowiek jest tym, który wykonuje zadanie. Oczywiście dzisiaj to jest też nowy obszar, na którym będziemy pewnie już niedługo dyskutować, w kwestii sztucznej inteligencji, która właściwie sama się uczy, wykonuje część zadań, ale właśnie u podstawy zawsze tak naprawdę stoi człowiek. Ostatni element, na który chciałbym dzisiaj też zwrócić uwagę, to kwestia tego, że praca ma służyć nie tylko rozwojowi człowieka, ale także rozwojowi wspólnoty ludzkiej. I przede wszystkim papież tutaj pokazuje, że praca stanowi podstawę kształcenia życia rodzinnego. Praca jest warunkiem założenia rodziny, która domaga się środków utrzymania nabywanych przez pracę. Praca i pracowitość warunkują także proces wychowywania w rodzinie, gdy człowiek staje się doskonalszy poprzez podejmowanie obowiązków w rodzinie. I patrzmy, że podstawą także dla rozwoju wspólnoty rodzinnej jest praca. Ale oprócz tego papież pokazuje bardzo mocno, że praca ma także przełożenie na postawę solidarności pośród ludźmi, że to właśnie podejmowanie pracy tworzy pomiędzy ludźmi szczególną więź, szczególne relacje. Posłuchajmy, w jaki sposób święty Jan Paweł II mówił o tym w Barcelonie w 1981 roku. Praca ma w sobie siłę, która może ożywić wspólnotę, solidarność. Solidarność pracy, która spontanicznie rozwija się wśród tych, którzy wykonują ten sam rodzaj działalności lub zawodu, aby objąć dobro wspólne całego społeczeństwa z interesami jednostek i grup. Solidarność z pracą, czyli z każdym pracującym człowiekiem, który pokonując wszelkiego rodzaju egoizmy klasowe, jednostronne interesy polityczne, bierze na siebie los tych, którzy są bezrobotni lub znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej. Wreszcie solidarność w pracy, solidarność bez granic, ponieważ opiera się na naturze ludzkiej pracy, czyli na pierwszeństwie osoby ludzkiej przed rzeczami. Ta solidarność otwarta, dynamiczna i z natury powszechna nigdy nie będzie negatywną solidarnością przeciw, ale pozytywną i konstruktywną solidarnością za pracą, za sprawiedliwością, za pokojem, za dobrobytem, za prawdą w życiu społecznym. Zatem widzimy, że praca także buduje ludzi, jednoczy ludzi wokół jakiegoś wielkiego dzieła. Dzisiaj widzimy, że to jest podstawa taka. Miejsce pracy staje się tą przestrzenią do budowania ludzkich relacji. Widzimy, że kolega, przyjaciel z pracy, ale także takiej postawy solidarności, to znaczy wsparcia tych, którzy potrzebują, że człowiek myśli o tym, aby swoją pracą pomagać innym. A zatem widzimy, że praca ma przede wszystkim służyć rozwojowi człowieka, rozwija w nim cechy pozytywne, przede wszystkim odpowiedzialność, dojrzałość. To praca, która pozwala mu wciąż przeżywać swoje życie jako twórcy, które szuka wciąż lepszych rozwiązań na problemy, które piętrzą się przed nim w życiu. Ale to także wiąże się z niebezpieczeństwem tego, że wytwory jego pracy będą ważniejsze od niego samego. O tym
Będziemy jeszcze więcej mówili za tydzień, ale przede wszystkim to, na to też zwraca uwagę papież, że praca nie służy już tylko samemu człowiekowi, ale przede wszystkim szerszej wspólnocie, tej podstawowej, jaką jest rodzina, ale także społeczeństwo przez postawę solidarności, bo człowiek poprzez pracę służy nie tylko sobie, ale państwu, narodowi i światu. I niech z tą myślą, takim spojrzeniem na swoją pracę, też spróbujmy może właśnie w świetle tych słów zobaczyć, na ile praca, którą wykonuję, rozwija mnie jako człowieka, jakie pozytywne cechy we mnie rozwija. Dalej, w jaki sposób też twórczo przeżywam swoją pracę, w jaki sposób widzę ten rozwój, postęp w swojej pracy. I dalej, w jaki sposób także poprzez swoją pracę służę drugiemu człowiekowi, żeby też zobaczyć, że jestem elementem w tym takiej wielkiej społeczności ludzkiej i że ten elementem ważnym, bez którego ten świat byłby gorszy. I zobaczyć w ten sposób może w dzisiejszym trudzie, pomyśleniu, Boże, po co jest komuś potrzebna moja praca. Trzeba sobie też zadać ten trud, aby odszukać tej wartości pracy. Bardzo dziękuję za dziś. Zapraszam za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.